W celu dalszego omówienia ewolucji rycerskiej zbroi warto zastanowić się nad terminologią. Otóż współcześnie używamy w zamienny sposób słów zbroja czy pancerz. Natomiast w staropolszczyźnie słowem pancerz określano tylko kolczugę. Stąd też w XVII wieku w Wojsku Polskim jednostka pancernych, służąca ramię w ramię z husarią czy dragonami, której to członkowie uzbrojeni byli właśnie w kolczugi, czyli pancerze, dlatego też nazywano ich pancernymi. Zbroją nazywamy natomiast uzbrojenie płytowe. Oczywiście nie ułatwia nam tego wszystkiego terminologia używana we współczesnym wojsku, gdzie chociażby określeniem pancerz nazywa się blachy pancerne. W średniowieczu, w drugiej połowie XIV wieku, dochodzi do pewnej zmiany. Nadal powszechnie używana jest kolczuga, ale jak widzimy, skraca się ona znacznie. Nie jest to już długi hoberk sięgający kolan, lecz hobergeon, czyli krótka tunika sięgająca do połowy ud. Taka krótsza tunika nie potrzebowała również jeździeckiego rozcięcia z przodu i z tyłu. Można było swobodnie dosiadać w niej konia i oczywiście jest dzięki temu lżejsza. Należy pamiętać, że pancerz, kolczuga to najcięższy jednorodny element rycerskiej zbroi. Może ważyć 10, nawet 13 kg. Dlatego też wzmacniano kolczugę lżejszymi blachami. Na początku jednak mówiliśmy o pancerzu typu płaty. W XIV wieku zaczyna on się przekształcać w nowy rodzaj uzbrojenia. Jest to tak zwana brygantyna. Różni się od wcześniejszego pancerza typu płaty tym, że ma zdecydowanie mniejsze płytki. Składa się z większej ilości mniejszych płytek. Dzięki temu jest elastyczna, ale na piersiach pozostawiano często dużą, solidną płytę i właśnie z tej pojedynczej, dużej płyty powoli wykształci się napierśnik płytowy. Brygantyna to pancerz, który był przynitowany do tekstylnego podkładu. A więc te wszystkie pojedyncze metalowe segmenty były zamocowane do wełnianego bądź też aksamitnego ubioru, przez co przypominało to nieco taką kurtkę motocyklisty nabijaną ćwiekami. No, różnica była taka, że było to uzbrojenie wytaliowane, mocno ściśnięte w talii, po to, żeby odciążyć rycerza, który takie uzbrojenie nosił. Z brygantyny zaczyna powstawać pod koniec XIV wieku napierśnik. Napierśnik bombiasty. Nazwa bierze się z tej jego właściwości, że ten bombiasty, obły kształt dużo lepiej odbijał ciosy przeciwnika zadawane mieczem bądź kopią. Klinga miecza ześlizgiwała się na bok właśnie po tym zaobleniu. Taki napierśnik dodatkowo wzmacniała ość. Trudniej było go w ten sposób przebić. I często pod szyją wywijano fragment metalu, tworząc pewnego rodzaju kołnierz, a także w tym miejscu umieszczano często pod kołnierzem tak zwane żebro zatrzymujące. Dzięki temu ostrze miecza, ześlizgując się po gładkiej powierzchni napierśnika, nie uderzało rycerza w gardło, lecz ześlizgiwało się na bok. Napierśnik nie osłaniał jednak w XIV i na początku XV wieku całego korpusu rycerza. Właściwie kończył się zaraz za linią żeber, dzięki czemu rycerz mógł się schylać. Miał nieograniczoną możliwość swobodnego poruszania się. Dlatego też tą wczesną zbroję płytową musiała uzupełniać kolczuga. Krótsza, lżejsza, ale zapewniająca dodatkową ochronę.
chociażby na brzuchu, rękach czy pod szyją. W przeciwieństwie do kolczug XIII-wiecznych, rezygnowano z kapturów kolczych na rzecz kołnierzy, czyli tak zwanych standartów bądź pizonów, które umieszczano pod koszulką kolczą. A więc jest to oddzielny element noszony jeszcze pod tuniką pancerza, który dodatkowo chronił gardło rycerza przed ostrzem przeciwnika. Kolczugę spinano dodatkowo skórzanym pasem, spinano ją w talii po to, żeby odciążyć ramiona rycerza, aby ciężar zbroi był, wydawał mu się lżejszy. Mam w tej chwili na sobie dosyć lekkie uzbrojenie. Z takiego oporządzenia mogli korzystać mniej zamożni rycerze, bądź też słudzy rycerscy, na przykład giermkowie, bądź też tak zwani pocztowi. Poczet rycerski, zwany również kopią, to najmniejsza jednostka organizacyjna w średniowiecznej armii. Nazwa kopia bierze się zapewne od łacińskiego słowa copia, które oznacza oddział bądź też wojsko. Rycerz bowiem nie ruszał do boju sam. Król czy książę, władca lenny, rozsyłając wici, wymagał, aby rycerze stający w pospolitym ruszeniu przybyli na pole bitwy zbrojno, ludnie i konno. A więc rycerz musiał wyposażyć się na własny koszt, doprowadzić na pole bitwy konie dla siebie i dla swoich licznych sług. Kopia rycerska składała się zazwyczaj z jednego kopijnika, rycerza walczącego przy pomocy kopii oraz kilku bądź też kilkunastu pocztowych jego sług uzbrojonych w kusze. Pocztowi zazwyczaj byli lżej uzbrojeni od rycerza kopijnika, który przyjmował na siebie pierwszy impet uderzenia. Ci, którzy jechali za pierwszym szeregiem, za pierwszymi szeregami rycerzy uzbrojeni w kusze, zasypywali gradem strzał przeciwników i dopiero później, kiedy następowało skruszenie kopii, dobywano miecza i próbowano się wydostać z okrążenia i zająć lepsze pozycje do tego, aby znów dokonać szarży. Jak uzbrojony był taki konny kusznik? Oprócz kolczugi, napierśnika, często wyposażony był również w hełm. Poprosimy naszego giermka, żeby założyć hełm. Będę musiał pozbyć się czapki i założyć odpowiednio plikowany czepiec. Często takie czepce były wszywane bezpośrednio w hełmy. Mam tutaj hełm zwany kapalinem. Jak sama nazwa wskazuje, przypomina on kapelusz. Jest to hełm otwarty, nie zasłaniający twarzy, dzięki czemu kusznik uzbrojony w lekką kuszę miał duże pole widzenia. Można było strzelać dzięki takiej konfiguracji zarówno na prost, jak i tak zwaną nawiją, a więc ponad głowami rycerzy. Lekka kusza, której używali konni kusznicy, pocztowi rycerscy, zazwyczaj naciągana była za pomocą tak zwanej koziej nóżki bądź specjalnego haka przypinanego do pasa, który ułatwiał naciągnięcie tej kuszy w trakcie jazdy konnej. Rycerze walczący w pierwszym szeregu, a więc kopijnicy, używali jednak innego rodzaju hełmów. Były to tak zwane hełmy zamknięte,
jednak różniły się zdecydowanie od wcześniejszych hełmów wielkich, bądź też hełmów garnczkowych. Ten hełm również zasłania całą twarz rycerza, ale posiada pewną nowinkę techniczną, czyli ruchomą zasłonę twarzy. Hełm taki składał się z dwóch części. Z dzwonu i z zasłony, mylnie nazywanej przyłbicą. Otóż przyłbica to nazwa całego hełmu, a więc i dzwonu, i zasłony, ponieważ, jak sama nazwa wskazuje, hełm ten zasłaniał cały łeb, a więc przyłbica, hełm, który jest przy łbie, zasłania całą głowę. Aby lepiej chronić gardło, do takiego hełmu, do tej przyłbicy, doczepiana była również jeszcze plecionka kolcza na grubym lnianym podkładzie, czyli czepiec kolczy, który stanowił taką warstwową ochronę gardła rycerza, które było najbardziej narażone na atak kopią. Mam na sobie teraz to minimum, którego potrzebował rycerz kopijnik walczący w konnym starciu. Jednakże zdarzało się również, że od rycerza wymagano walki pieszej. Stracił wówczas swój największy atut, jaką była siła mięśni jego konia. No ale przecież na mury zamku wspinać trzeba się na piechotę.